możliwość w całej Polsce. Dzisiaj Gdynia, popołudnie w każdym powiecie, w całej Polsce właśnie takie spotkania są organizowane. Jest to akcja, którą nasza partia nazwała Czas na Zmiany. I politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym posłowie i eurodeputowani, przeprowadzają otwarte spotkania we wszystkich powiatach, aby wyjaśniać Polakom, co stało się w środę w Sejmie i to, jakie zadania, jakie działania ma zamiar podjąć Prawo i Sprawiedliwość w tej sytuacji. Chciałabym, aby kilka słów na temat dotyczących pani profesor Józefy Hrynkiewicz zaprezentował pan Jerzy Barasiński. I w tej chwili oddam mu głos, a później poprosimy panią profesor o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Chciałbym właśnie przybliżyć trochę osobę pani profesor Józefy Hrynkiewicz, którą mamy dzisiaj zaszczyt gościć. Przy mikrofonie, proszę. Panie słychać. No to w takim razie jeszcze raz zacznę. Dzień dobry Państwu. Mam przyjemność przybliżyć Państwu osobę pani profesor Józefy Hrynkiewicz, którą mamy zaszczyt gościć. Pani profesor urodziła się Dariusz Jerzy, jest polskim socjologiem, profesorem nauk humanistycznych, nauczycielem akademickim i posłanką na Sejm VII kadencji. Ukończyła studia na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała następnie stopień naukowy doktora. W 1990 roku na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego habilitowała się na podstawie rozprawy zatytułowanej Kwestia społeczna w pracach Ludwika Krzywickiego. W 2006 roku otrzymała tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Specjalizuje się w uwarunkowaniach i strategii rozwoju polityki społecznej, uwarunkowaniach społecznych, rozwoju demograficznego oraz rozwoju samorządów społecznych, ruchów i inicjatyw obywatelskich. Zawodowo związana jest z Instytutem Polityki Społecznej i następnie z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie doszła do stanowiska profesora. Jest również wykładowczynią Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach w latach 1997-2006, pełniła funkcję rektora tej uczelni. Współpracowała m.in. z Instytutem Spraw Publicznych od roku 2000, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, m.in. jako członkini Rady Nadzorczej, Biurem Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1991-1995, Kancelarią Senatu Rzeczpospolitej Polskiej od roku 1990. W latach 1992-93 była doradcą rządowym do spraw polityki społecznej. W latach 94-96 pełniła funkcję sekretarza Rady Nadzorczej Polskiego Radia. Od 1997 roku do 2002 była członkinią i wiceprzewodniczącą Rady Społeczno-Ekonomicznej przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, a od 2006 roku do 2008 dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Powołana także na członkinię Rady Społecznej Episkopatu Polski w roku 2001, aby była wiceprzewodniczącą Rządowej Rady Ludnościowej w latach 2007-2009, zasiadała w Radzie Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. W wyborach parlamentarnych w roku 2011 została liczbą 17 039 głosów wybrana do Sejmu jako bezpartyjna kandydatka i liderka listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu rzeszowskim. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku startowała z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 9 w Rzeszowie. Niestety nie uzyskała mandatu eurodeputowanej. W Sejmie pracuje w komisjach Polityki Społecznej i Rodziny, Komisji Zdrowia, Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Polityki Senioralnej. Uczestniczy w pracach
wielu zespołów parlamentarnych. Tych zespołów jest w sumie 14. Jeśli Państwo sobie życzycie, to mogę wszystkie nazwy tych zespołów odczytać, ale wydaje mi się, że to możemy pominąć. Tyle miałem Państwu do przekazania na temat pani profesor Józefy Dynkiewicz, a panią pytam, czy jeszcze byłaby skłonna pani Państwu coś powiedzieć od siebie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. To bardzo szeroka prezentacja. Ja myślę, że ona jest już wystarczająca, a może nawet zbyt szeroka. W każdym razie staram się jakoś tym, czym Pan Bóg mnie obdarzył, służyć mojemu krajowi i mojemu narodowi. Tak? Dobrze. Bardzo serdecznie chciałabym powitać pana Andrzeja Gwiazdę i panią Hannę Gwiazdę. Może dodam tylko tyle jeszcze, że tak właściwie całe swoje dorosłe życie współpracowałam ze świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim. Ponieważ problematyka, którą się zajmuje zawodowo, była zawsze zbliżona do tego, czym on się zajmował. I od początku, a może nawet troszkę wcześniej, tym, co umiem, co wiem, co potrafię, wspierałam Związek Zawodowy Solidarność. Nie pełniąc tam jakichś ważnych funkcji poza funkcjami w Uniwersytecie Warszawskim, z którym jestem związana całe dorosłe życie, ale przede wszystkim tym, co umiem, co potrafię i czego się nauczyłam, co zbadałam, co wiem. Więc tak postrzegam też moją rolę, w Sejmie i po co tam poszłam, to jest sprawa uporządkowania tego wszystkiego, co wiąże się przede wszystkim z pracą, z wynagrodzeniami za pracę, z ubezpieczeniami społecznymi, ze zdrowiem i z rodziną. To myślę, że wystarczający zakres spraw, którymi tam się zajmuję i gdzie chcę jakoś służyć tym, co umiem. Przyjechałam do Państwa i bardzo dziękuję, że Państwo przyszliście. Dziękuję Państwu gwiazdom, że tutaj są panu kapitanowi Wysockiemu, którego znam od dawna i jakoś tam się w różnych okolicznościach spotykamy. Troszkę jestem przestraszona, że wyznaczono mi tutaj, żeby przyjechać do Gdyni, z czego się bardzo cieszę, bo zawsze Gdynię podziwialiśmy i dużo wiem o tym, jak ta Gdynia powstawała. Zdarzyło się w moim życiu, że znam sekretarza świętej pamięci pana profesora Stanisława Chojeckiego, który był przez wiele lat sekretarzem Eugeniusza Kwiatkowskiego. Więc dużo także wiem z tego powodu, że wiele rozmów miałam okazję z nim odbyć. Pan Stanisław Chojecki 11 lat po wojnie spędził w więzieniu w Strzelcach Opolskich głównie. Więc chciałam o tym króciutko powiedzieć, a teraz chciałam powiedzieć, po co my się spotykamy, prawda? Bo wydaje się, że sprawa jest jasna, oczywista, prawda? Stało się to, co się stało. Ale wydaje mi się, że nie to jest ważne, co premier mówi. Dowiemy się, kto nagrywał. Dowiemy się, jakie miał powody. To nie jest, proszę Państwa, ważne. Ważne jest to, kto to mówił i ważne jest to, co mówił po prostu. I ważne jest to, jakie są skutki tego, co mówił. Kim są ci ludzie, którzy pogardzają własnym narodem, którzy pogardzają własnym państwem, których jedynym celem działania jest prywata. Prywata i niszczenie pracy, owoców pracy, niszczenie po prostu całego dorobku. I jeżeli premier wywodzący się tutaj z Pomorza mówi nielegalne, to niech spojrzy w lustro i zobaczy, kto działa nielegalnie. Kto dopuszcza się tego, że może łamać bezkarnie prawo. To jest kraj bezprawia. Ktoś, kto, żeby niszczyć procedury demokratyczne,
A w każdym demokratycznym ustroju procedura demokratyczna to są wolne, demokratyczne, uczciwe, rzetelne wybory. To ktoś, komu powierzono jedno z najważniejszych stanowisk w państwie, mówi, że dodrukuje pieniędzy, że wykupi długi. Proszę bardzo, nie ma powodu. I w ten sposób złamie się to wszystko, o co walczyły tysiące, miliony ludzi. To wszystko, dlaczego życie poświęciły miliony Polaków. Polskie państwo, to, że jest wolne, to, że w ogóle istnieje, to, że w ogóle istnieje polski naród, to wszystko zostało okupione ogromnym morzem krwi, proszę państwa. Nikt nam tego nie podarował. Jeżeli przyjrzymy się od XVIII wieku poprzez wiek XIX, poprzez to, co działo się w okresie dwudziestolecia międzywojennego i po II wojnie światowej, to zdamy sobie sprawę, że mamy obowiązek moralny wobec tych wszystkich, którzy zostali, którzy stracili życie na Syberii, tych, którzy zostali zamordowani w różnych okolicznościach, tych, których mogił jeszcze nie zdążyliśmy znaleźć po 25 latach tak zwanej niepodległości i wolności. Więc to są problemy. To są sprawy, o których dzisiaj musimy rozmawiać. I dzisiaj jest czas taki, czas próby, wielkiej próby dla wszystkich Polaków. Czy chcemy zachować własne państwo demokratyczne, niepodległe, to państwo, które da szansę wszystkim, a nie tylko tym, którzy niszczą to państwo. Da szansę przede wszystkim młodemu pokoleniu, które nie będzie zmuszane do tego, żeby kupowało bilet tanich linii lotniczych w jedną stronę i opuszczało własny kraj. Podobno niepodległy, podobno wolny, bo nie ma dla nich miejsca. Bo wszystkie miejsca, które mogliby ci młodzi ludzie zająć, zostały zlikwidowane, zniszczone. Zniszczony został przemysł, zniszczona została gospodarka. Robi się jedno, tak jak ja obserwuję, a obserwuję, jak tutaj pan też powiedział, od wielu lat, bo to jest także ze względów zawodowych obserwuję. Nie tworzy się dochodu, nie tworzy się miejsc pracy. Tylko dzisiaj, dwa dni temu słyszę, jak Kosiniak-Kamysz mówi tak. Emerytury są za wysokie, my je obniżymy do najniższych wszystkim. Wprowadzimy waloryzację kwotową. Drugi, podobny do niego, mówi, no to będzie po prostu emerytura obywatelska. Ale nikt nie wie, że ta emerytura obywatelska będzie wynosiła 650 zł. Tego już nikt nie mówi. Obywatelska pięknie brzmi, prawda? Emerytura dla każdego obywatela. W Polsce jest już emerytura obywatelska. Nazywa się rentą socjalną. Dla tych ludzi, którzy nie mieli takich możliwości, żeby zapracować na własną emeryturę. To jest kwestia także pracy w Polsce. Napisaliśmy teraz książkę o pracy i płacy. O państwie i rynku. W gronie kolegów profesorów nie tylko z Warszawy, ale także z Gdańska, profesor Stelina się do nas dołączył w takiej grupie. I zastanowiliśmy, jaka ma być praca, jak zatrudniać ludzi. Czy naprawdę młodzi ludzie mają pracować wszyscy na umowach śmieciowych? Czy my ciągle musimy słyszeć o tym, że po prostu oni muszą pracować, że najniższa płaca 1100 zł to jest naprawdę bardzo wysoka i z tego ma utrzymać rodzinę, ma kupić mieszkanie, ma po prostu wychować dzieci. Więc to są problemy, a jaka jest rola państwa w tym wszystkim? A co państwo ma do zrobienia? Jeżeli minister sprawiedliwości, proszę państwa, jeżeli szef Kancelarii Sejmu do obsługi funkcji, które należą do Sejmu, czy do ministra sprawiedliwości, dalej mogę liczyć minister zdrowia, minister pracy i kto tam jeszcze, szef kancelarii premiera, kancelaria prezydenta, zatrudniają ludzi na umowach śmieciowych, to gdzie my jesteśmy? To gdzie myśmy się znaleźli? Co robią instytucje państwowe? No to robią, o czym ci panowie po prostu w eleganckich lokalach w Warszawie za spore pieniądze
publiczne zresztą, rozmawiają po prostu. Oni muszą zostać przy władzy, bo jeszcze trochę zostało. Jeszcze trochę można zabrać, jeszcze trochę można zniszczyć, jeszcze trochę można rozkraść. Wydawało mi się, że to Podkarpacie, z którego jestem posłanką, że to Podkarpacie już zostało kompletnie wyczyszczone z przemysłu, który został tam zbudowany na tym najbiedniejszym terenie, najbiedniejszym w Polsce terenie nadal, że jeszcze te resztki zostaną tam. Nie, proszę Państwa, już Kulczyk kupił Sarzynę. Już kupił Sarzynę i już setki ludzi bez pracy. Co oni mają zrobić? To, że zwalniają 100, 200 czy 300 osób, to znaczy, że te rodziny będą bez środków do życia. Niech pani coś zrobi jako posłanka, piszą do mnie wyborcy. Naprawdę nie mamy na chleb, mamy dwoje dzieci, oboje trzeci rok jesteśmy bez pracy. Bez pracy jesteśmy dlatego, bo nikt tych miejsc pracy nie tworzy. Powstała wielka spółka, 100 tysięcy zarabia szef tej spółki. Inwestycje rozwojowe, no to słyszymy w tej rozmowie, co to są te inwestycje rozwojowe, prawda? Kamieni Kupa i jeszcze parę takich mniej stabilnych sporników. To o to chodzi? To tak się to wszystko ma odbywać? A na to przecież idą ogromne pieniądze. To wszystko kosztuje. To są te pieniądze, które zabiera się z zasiłków dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. To są te pieniądze, które z rent się zabiera, bo już wszyscy nagle mają ozdrowieć i mają iść do pracy. Więc to są te problemy, proszę Państwa. I teraz musimy się naprawdę bardzo poważnie zastanowić, o co w tym wszystkim chodzi. Przecież nie o to, żeby dowiedzieć się, kto to nagrał. Dwóch kelnerów nagrało, prawda? Jakiś handlarz węglem rosyjskim. Ale przecież ten węgiel nie został przyniesiony w torebce. Ten węgiel przebył wszystkie procedury. Ktoś na to pozwolił. Ktoś dał możliwość prowadzenia przez lata takiej działalności. Ale okazuje się, że ten jeden z najbogatszych ludzi, 77 na liście, zrobił ten majątek w 3 lata. Na kim zrobił ten majątek? Na tych ludziach, którzy potem z tej nędznej emerytury, czy z tego wynagrodzenia najniższego muszą zapłacić za to. Bo przecież znikąd to się nie bierze. Rząd, odkąd jestem w Sejmie, a jestem trzeci rok, w ogóle nie mówi o tym, że trzeba tworzyć miejsca pracy. Teraz pieniędzy na ten cel będzie mniej. I młodych ludzi łudzi się tak. No idź, załóż sobie działalność gospodarczą. Możesz założyć działalność gospodarczą, proszę bardzo. I wczoraj mi mówi młoda osoba, no włożyłam wszystkie pieniądze moich rodziców, założyłam sklep odzieżowy. Ale nikt mi nie powiedział, jak to robić. I oczywiście dzisiaj jestem czwarty rok w długach. No, młody człowiek, który ciężko pracował, skończył jedne studia, drugie studia, nie ma dziś pracy. Mówi się, idź proszę, damy ci pożyczkę, założysz działalność gospodarczą. I co z tej działalności gospodarczej? Co będzie handlował papierem toaletowym? To po to się uczył, to po to rodzina często wkładała ogromny wysiłek w to, żeby tego człowieka wykształcić. Czy ma jechać do Anglii tam, żeby zmywać talerze? Proszę Państwa, my nie możemy już tak dalej funkcjonować. My musimy się naprawdę zastanowić i zdać sobie sprawę, że obecna władza, to wszystko, co robi, to już jest tylko czysty strach przed odpowiedzialnością. Oni zrobią absolutnie wszystko, żeby tej władzy nie utracić. Sfałszują wybory. Oszukają, zrobią to, co zrobili w środę w Sejmie, proszę Państwa. Przecież były wybory w Radzie Europy. 10 posłów z Prawa i Sprawiedliwości pojechało do Strasburga, bo są członkami tej rady. Natomiast posłowie Platformy Obywatelskiej, którzy mieli jechać, wiedzieli o tym, że będzie głosowanie i że im wstrzymano te wyjazdy. Więc nawet takie metody nikczemne się stosuje, żeby tylko nie utracić władzy. Więc mamy bardzo dużo spraw, które mamy rozwiązać. I teraz zobaczcie Państwo, co się robi. Straszy się Prawem i Sprawiedliwością.
że Prawo i Sprawiedliwość wejdzie i natychmiast będą metody policyjne. Co zobaczyliśmy? Wreszcie nie bardzo popieram redakcję Wprost. Co zobaczyliśmy w redakcji Wprost? Kto tam szedł? Kto przyszedł, proszę Państwa? Przyszło ABW, a co ABW robiło przez lata całe? Przecież ile tych nagrań jest, my dzisiaj nie wiemy. Kto kogo, kiedy, w jaki sposób będzie straszył. I prokuratura. Która prokuratura? No ta sama prokuratura, która najpierw umorzyła śledztwo w sprawie tego, jak kwaśniewscy kupowali dom w Kazimierzu i jak to wszystko przebiegało, a potem postawiła zarzuty Mariuszowi Kamińskiemu za to, że on ośmielił się to zbadać dokładnie. No więc ta sama prokuratura przyszła, prokuratura okręgowa Warszawa-Praga, bo ta prokuratura jest na usługę. Więc naprawdę, tak dalej nie można funkcjonować. Tak dalej nie można, proszę Państwa, żyć. Co warta jest ta demokracja? Co warta jest demokracja, kiedy ludzie przychodzą do mnie, prosząc o interwencję w różnych sprawach. Pracy, zdrowia, emerytur, niegodziwości, policji, której doznają. I proszą mnie, niech Pani tylko nie ujawnia naszych nazwisk. Bo my się boimy, bo będzie odlew w stosunku do nas. To taka jest demokracja, że ludzie boją się po prostu. Ludzie boją się po prostu otwarcie powiedzieć, że są ciężko krzywdzeni. Jeżeli informuje mnie moja koleżanka, że firma powiązana z bardzo prominentnymi osobami z Platformy Obywatelskiej zatrudnia kobiety na Uniwersytecie w Rzeszowie za 250 zł do sprzątania, 250 miesięcznie. I ja idę do tych, proszę najpierw, żeby przyszły te kobiety do mnie. Potem sama idę do nich, bo dlaczego nie mam pójść? Idę po prostu do nich i proszę. To one płaczą i mówią, proszę Panią, ale ja mam 250 zł. Za tę pracę. To ja przynajmniej chleb kupię. To taka jest demokracja. To takiej Polski chcieliśmy. To o taką Polskę walczyliśmy, mówiąc językiem pewnego pana. Nie o taką, proszę Państwa. Nie może być tak, że człowiek, który jest słaby, bo jest chory, bo jest stary, bo jest niepełnosprawny, będzie przedmiotem nagonki organizowanej przez instytucje publiczne. A to przez ZUS, a to przez urzędy skarbowe, a to przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kilkaset osób teraz, blisko 1000 osób niepełnosprawnych, które ośmieliły się same prowadzić działalność gospodarczą, prześladuje się za to, że jeden czy dwa dni spóźnili się z opłaceniem składek. Często nie mieli z czego zapłacić tej składki. I teraz jest ogromna nagonka. Mają płacić po kilkadziesiąt tysięcy złotych. A ten człowiek po prostu zarabia naprawdę mało. Ledwo, że tak powiem, jest w stanie przeżyć. I teraz, kiedy ja idę do jednego ministra, do drugiego, bo mam taką możliwość, że oni tam są, siedzą blisko, to nie mam żadnych obiekcji, żeby do nich pójść, to oni mówią, to poważna sprawa, to są skomplikowane, to my wystąpimy z ustawą, będziemy tam zmieniać. A potem taki gówniarz, dyrektor gabinetu ministra mówi, my ich posyłamy do sądu, proszę Panią. A w sądzie oni i tak przegrają, bo prawo jest po naszej stronie. Więc jeszcze cynicznie naciąga ich na to, że oni jeszcze zapłacą za ten sąd, za tego prawnika, który tam przychodzi. Proszę Państwa, nie można tak żyć. Nie da się tak żyć. To nie jest kraj, w którym można normalnie założyć rodzinę, wychować dzieci. Nie można się normalnie zestarzeć i mieć spokój, po prostu wiedzieć o tym, że mogę po wielu latach pracy, mogę spokojnie po prostu moje stare lata przeżyć. A sprawa dostępu do lekarza. Jak można mówić człowiekowi, który jest w zaawansowanym wieku, że 4 lata poczeka na operację zaćmy czy operację biodra. No proszę Państwa, to jest niemożliwe po prostu. Dlatego też, jeżeli spotykamy się, to spotykamy się po to, żeby rozmawiać z Państwem o naszych sprawach. A nasze sprawy to jest nasz kraj, to jest nasz naród i to jest przyszłość naszego także młodego pokolenia.
Bo dzisiaj ten rząd postępuje tak, jakby następnego pokolenia miało już nie być po prostu. Bo nie ma warunków na to, żeby można było normalnie mieć dzieci, te dzieci wychować, porządnie wychować. Bo ważniejsza jest demoralizacja, która wchodzi do szkół, do przedszkoli, niż po prostu leczenie dzieciom zębów czy zrobienie badań. A nawet jak są na ten cel badania, to się na pieniądze na ten cel, to się te pieniądze rozkradnie. Proszę Państwa, w Polsce na przykład z opieki stomatologicznej korzysta niecałe 3% dzieci w wieku do lat 18. A ile pieniędzy idzie na ten cel? A na ten cel idzie 800 milionów. A korzysta 2,96. Ja jestem w Komisji Zdrowia. Tam gdzie są te pieniądze? Kto te pieniądze zdefraudował? Kto kontroluje przepływ tych pieniędzy? Dokąd one zmierzają? Wydaje się sprawa no mało ważna, prawda? Ale 90 parę procent dzieci ma